Đợt tiến công thứ nhất, nằm trên đường 41, Him Lam là một trung tâm đề kháng đột xuất ở phía đông bắc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, gồm một tiểu đoàn địch chia nhau đóng trên 3 mỏm đồi, được quân Pháp ví như một quả đấm sắt, cùng với đồi độc lập và bản kéo, hình thành một tuyến cứ điểm ở vòng ngoài che chở phía bắc, tây bắc và đông bắc Điện Biên Phủ. 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3, pháo binh ta đồng loạt khai hỏa mở màn chiến dịch. Nửa giờ sau, bộ binh ta bắt đầu xung phong mở cửa đột phá khẩu. Siemanko, Maciek Gamper40, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku z 7554 i o matko błoska, mamy pepesze. My... Walter EP08, zwanego również Lugerem. Wow! Ta gra mnie na nas naprawdę zadziwia z każdą misją, jeśli chodzi o uzbrojenie. Bangalore? Będziemy rurę Bangalora podkładać. Wow, ho, ho, ho! Dla niewtajemniczonych, rurę Bangalora najbardziej chyba się rozsławiła podczas II wojny światowej, podczas operacji D-Day, operacji oczywiście Overlord. Były to długie takie rury, które wkładało się w okopy, bardziej takie nasypy z zasiekami, i wysadzało się te nasypy z zasiekami, przez co można było przełamać linię obrony. Po prostu była to rura z ładunkiem wybuchowym i to robiło puf. No i co? Mam tutaj tak czekać? No dobra. Ej, opa. O. Dobra. To wybuchnie. No i wybuchło. No poczekajmy chwilę. Okej. I spadamy stąd. Git. Więc ten sposób działały w skrócie rury Bangalora, no. Ops. Nie, bo PPP-sza dobrą bronią jest ogółem. Więc dopóki ją mamy, to... Matko błoska, jakie bombardowanko. Dobra, zrobiłem suppressing fire. Okej. Okay. Co ten typ właściwie zrobił, bo... On ją po prostu położył pod lufę. On w ten sposób...
zabił tego typa, czy co, bo... Ja nie rozumiem, gro, wytłumacz mi, co tu się stało. Tam, tam. A, bo tu są już wrogowie, okej. Okay. Znaczy, granatka tam dalej. Co do 26 mordy. Mogę w sumie za... Już nie. Dobra, ja chcę z Lugaryka trochę postrzelać. Wypróbujmy każdą broń sobie w tej grze. Zresztą tutaj cudowna broń jest w tej grze, ale... Postrzelajmy trochę z tego. Cudownego pistoletu. Dopóki go mamy. Teraz to mogę sobie zmieniać. MP40 to, jeśli to jest ZB, to mogę brać. Jeśli to jest ZF, to... To nie. Nie, to jest FM. To nie chcę. Powiedziałem, że nie chcę. Ty. Leżeć. Dobra, git. No bo i nie git. No spoko. Koleś wlazł sobie w dach. Co to za L-Storm nam tutaj teraz gra? You are a pirate. Okej. To za Paweł Jumper. To jest nasz. Nie wiem, w którą stronę strzelać, ja mam iść tam. Okej. Dobra, git. Ale odchodzę od tematu, jak widzę. Żebym zamienił stryk w tym momencie. Myśl tam, dobra. Przeskoczyłem. Suppressing fire. Okej, naperzamy przed siebie. Daj mi MP-sza już teraz, bo... Fuck. Dobra. Leżeć. O! Dobra, git. Daj mi cokolwiek na razie. Gdzie są Elimine Forces? A, tu mam wejść. Chyba, nie wiem. Ja nie wiem, mamo! Dobra, idę dalej po prostu. Ojej! Ojej, 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 ojej! Misunderstanding tu było. Potrzebuję tego. Czegoś to strzela. Z bruk. O. O. Ramboloty. Czyka czyk. Czyka czyk. Baby. ZB-czka jest lepsza. Dawać mi ZB-czkę.
Target. Kolejny target widzę. Uhu. To są oryginalną bazookę. Finish them. Finish them. No dobrze, no to ile ci mnie ich finiszować? Hey ho, let's go. Dużo was tam też. No i pięknie. Cześć Francuzi, przyszedłem was zniszczyć. Co wy na to? Aż wiesz. Walka wręcz jest strasznie upośledzona w tej grze i nie lubię jej. To jest nasz. Okej. Reloaden. Wow! Ktoś mu tutaj przeszpilił takim ogniem, ziomeczku, że... To nasz. Nie rozumiem, jak oni się tutaj teleportują po prostu. O, wow, wow. Proszę mi tu nie strzelać. Oh, shit. To jest naprawdę, to jest takie upośledzone Call of Duty ta gra. Niby Call of Duty, ale nie za bardzo. Ale mi się podoba na swój sposób. Więc ta swoją nieudolność jest takie... Nie wiem. Okej. Jest no, na swój sposób nieudolne, bo widać, że wiele rzeczy jest niedopracowane jak choroba jasna. Okej. Spadać. Nie mam mordę broni i to jest najgorsze. Daj mi cokolwiek. Chiński Mauser. Mam nadzieję, że nie jest AliExpress. Tutaj strzelają z każdej strony, z lewa, z prawa, z środka. Naprawdę. Leż, gniocie. Naprawdę, tutaj strasznie naparzają tymi przeciwnikami. A broniek nie ma. Ładuj. A człowieki obrywają. Aż tu nie przejdę, fajnie.
Daj mi tego. Masa przynajmniej. Edzik. Daj. Przynajmniej się uraczymy francuskim, ale jednak karabinem maszynowym. What to do next? Nie mogę ich dostrzelić chyba. Kto mnie tutaj próbuje jeszcze... To jest nasz. Nie. Git. I to by było chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie, dopisałem się. Widzimy w kolejnym odcinku. Trzymałem tak więc. Nara.